kilka lat. Tyle trwało namawianie Romany Cegielnej Szczuraszkowej do tego, aby zechciała tu w Forum Synagoga zaproponować to, co ma do zaproponowania, a ma bardzo wiele i o czym będziemy dzisiaj, myślę, długo i obszernie mówić. Proszę Państwa, Wiedźma Romanesku w roli głównej, cudowna, kolorowa osoba, zaskakująca w swoim każdym wcieleniu, a co chwilę można ją rozpoznać czy poznać jako zupełnie kogoś innego. Przy czym pewne cechy zostają niezmienne. Ja odbieram Wiedźmę Romanesku jako osobę kontrowersyjną, wspaniałą w tej kontrze do tego, co takie oczywiste i pospolite, ponieważ wszystko, co proponuje Romana, jest niezwykłe. Możemy usiąść, a ja jeszcze tylko przedstawię naszych wspaniałych gości, którzy będą Romanę dzisiaj wspierać, otwierać po kolei szkatuły ze skarbami, tymi literackimi i oczywiście wszystkimi innymi, ale o tym za chwilę. Jest z nami dzisiaj przyjaciółka Romany, Aurelia Sobczak, aktorka. Jest też Magda Kuczma, także artystka i dziennikarka, wspaniała osoba. Jest z nami Marek Nowakowski, pianista, kompozytor, aranżer, znakomicie znany Państwu na pewno z dużej sceny, niezwykle talentowany. Jest także pan Zbigniew Zewa, literaturoznawca, krytyk literatury i wydawca. Oczywiście jest też poetą, jak najbardziej. Jest z nami też drugi pan poeta, niezwykle skromny, ale także zasługujący na Państwa uwagę i poznanie. To jest Paweł Marciszewski. Oprócz tego, że pisze wspaniałe wiersze, redaguje niezwykłe teksty na statku głupców, opiekuje się też Opex Artis, Galerią Sztuki w Antoninie. Kto tam jeszcze nie był, to koniecznie musi się wybrać. Koniecznie. Ja nazywam się Aleksandra Kruczowła, ja od 2003 roku mam, nie wiem, proszę Państwa, niespokojny intelekt Romki, który się wyraża w ten niezwykły rokokokokokowy przepych form w wypowiedziach zarówno plastycznych, jak i designerskich projektach. Przejawia się także w jej literackich próbach. A one znalazły się w czwartej formie w debiutanckim tomiku Kontrowers, który został wydany przez Liber Verbum w 2020 roku pod opieką pana Zbigniewa Zbera. Tyle mojego wstępu. Z ciekawością będę... Pierwsza próba. Poszła dobrze. Bardzo was serdecznie witam w ten mój wieczór. Ostatnio nawet powiem wam taką anegdotkę, jak spotkałam moich znajomych gdzieś w mieście albo na poprzednim wernisażu, nagle przyjdźcie do mnie do synagogi. Przez tę chwilę tak, miałam taką jakąś zajawkę, że to jest moje. Więc ten mój wieczór, mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu. Moje, może nawet tak na wstępie powiem trochę o moich pracach, żeby było wiadomo, tak. To wszystko tak mało tak, jest moje tutaj w tym rządku, tutaj te kolekcja ciuchów, to jest wszystko moje, mam trochę malunków, trochę fotografii, tak jak widzicie, i jakieś asamblaże. Na kontuarze u koleżanek są moje dwa kolaże, też można zobaczyć. Oraz te obusiki wszystkie, które są na stołach, to są zaprojektowane w zarysie ze mną. Także, tu jest jeszcze jakaś rzeźba, czy jakkolwiek to nazwać. No i część prac ma swoje nazwy, ponieważ staram się tworzyć, jak podchodzę do aparatu, no to staram się, czy tam do farb i do płótna, to najczęściej z konkretnym, pewnym zamiarem, mam już swoją wizję w głowie i ją od początku do końca realizuję, także w moich fotografiach mój zamysł od początku do końca jest mój, to znaczy ja robię
make-up, robię fryzury, ponieważ jestem też zanimowana w zasadzie stylistą, więc wszystkie stylizacje są spod mojej ręki. No i przy wielkim udziale mojego ukochanego szwagra, który jest fantastycznym fotografem i moim osobistym oświetleniowcem i ten facet mnie po prostu ciągnie, jeśli chodzi o fotografię i wspiera i w ogóle, także tam po waszej lewej stronie, czy za waszymi plecami jest taki największy projekt, o którym chciała tylko dwa słowa powiedzieć. To jest taki 6-letni projekt, gdzie zbieram swoje fotografie. Większość jest, no 99% to są moje selfie z różnych sytuacji życiowych. Jak się śmiałam, jak byłam po pijaku, jak miałam jakąś tam zajawkę na zabawę, albo byłam smutna. Także tam macie 400 twarzy Romany Szy. I ta jedna w środku to jest praca pod tytułem Oblicze kobiety. I tak w zasadzie, no i to jest mój autoportret, który ma tytuł Między sercem, Aureka za twoim plecami. Między sercem. Mieszkam w chatce Baby Jagi, ja nią właśnie jej odwagi, by tu wstąpić i skosztować, co zdążyłam przygotować. Z ludzkich myśli, tych najbrzydszych, z czynów, które ciężko wyśnić i bez recyzm nie kłamodem, co tragedii są powodem. Wymieszałam kłamstwa, bzdury, odarłam tu wcześniej skóry, posypałam szczytą zgagi, co z podłości lud źdła. Chciałbym zapytać cię, jak się czujesz z tą twórczością, która już zdążyła trochę poleżeć, trochę dojrzeć. Ty jesteś też w innym miejscu. Zresztą tutaj będziemy słyszeć dużo wierszy, które powstały gdzieś też w międzyczasie. Prawda? Czym ta książka jest dla ciebie dzisiaj? Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem. Tak, tak. Znowu tak. Kiedyś mam historię, jak to się w ogóle stało, że ta książeczka tutaj z moimi robalami ukochanymi zresztą leży. Byłam na spotkaniu mojej obecnie bardzo dobrej kumpeli, Ani Milewskiej, na jej wieczorku. I Ania wtedy miała właśnie promocję swojego tomiku i tam wtedy poznałam właśnie pana Zbigniewa, który jest wydawcą również właśnie tomiku Ani. No i jakoś tak nawiązała się pomiędzy nami rozmowa i wyszło na to, że pan Zbigniew powiedział, że jest zainteresowany tym, żeby wydać tę moją wersję. No i potem nastała katastrofa. Ja pierdzielę, mam tyle tych wierzyc, a teraz zobaczcie. A ponieważ czas gonił, bo to było jakoś tam latem i suma summarum te wiersze, które znalazły się w tym tomiku, to są wiersze, które wybrane wiersze z 3 miesięcy. Więc tak naprawdę to jest taki mały trupek z tego, co mam. I one są takie dość chyba smutno refleksyjne, taki wtedy był czas. Miałam czas, że raczej mi się tam do śmiechu nie było, więc no, zebraliśmy, wybraliśmy, ale pan sobie mnie raczej bardziej wybierał. No i tak powstał ten dom. I to jego wina. No, tyle. Proszę o pracę czcionkę charakterystyczną, która dla wielu tutaj z Państwa, dla niektórych kompletnie nic nie mówi, ale dla wielu mówi. To jest taka czcionka, którą możemy pamiętać z maszyn do pisania, bo było coś takiego kiedyś jeszcze. I jak to się czyta, tę książkę w oryginale, czyli nie jest przepisaną na kartkę inną czcionką, to czasami bywa to trudne, bo czcionki są takie, jak były na maszynie, koślawe, nieodbite dobrze,
No ale na tym autorce przede wszystkim zależało i tak. No. Moja poezja, nie lubię tego słowa, bo nie nienawidzę słowa poezji, ale to o tym później. Generalnie to, co piszę, jest, bywa kontrowersyjne ze względu na słów, jakich używam, bo bywają one, istnieją one, funkcjonują pod nazwą niecenzuralne. Samo pisanie i wydawanie i upublicznianie się ze swoim pisaniem jest swego rodzaju ekshibicjonizmem i poddaje się do wglądu i do oglądu i do oceny to, co jest z wnętrza, czyli generalnie to, co nas boli, co jest bardzo intymne i co jest kontrowersyjne. No sama chyba jestem uważana za osobę kontrowersyjną, więc to też mi pasowało i podejście do świata też mam raczej dość nietypowe, więc ta kontra też była tutaj, pasowała mi bardzo. I moje słowa również bardzo często mają znaczenie takie, że jestem w kontrze do tego, co się dzieje, co widzę. Staram się to wyrazić. Niekoniecznie właśnie językiem takim, który ktoś może uważać za poetyckie, dlatego ja bardzo bronię się przed używaniem tego sformułowania, że jestem poetką. Nie jestem poetką. Ja bywam poetką. Mam perełki, bywam poetką, ale generalnie jestem wierszopletą. Ja po prostu jestem emocjonalną wierszopletą, który po prostu jak coś mnie napadnie, jakaś wena albo coś, to nie mam. Przebacz, po prostu muszę gdzieś tam wypowiedzieć, zapisać i tak musi być. Nie zawsze jest to, zdaję sobie z tego sprawę, że nie zawsze jest to miłe dla ludzi, dla ludzkości, dla świata i w ogóle, ale to jest moje i tak jest. I musi tak nie być, bo wtedy ja nie byłabym sobą, bym zakłamywała rzeczywistość, nawet nie powiesz. Wiesz co, w tej twojej sztuce to wszystko wychodzi. Powiem ci, wyrwałam się do mikrofonu, ja lubię mówić, ale chcę mówić o ramce. Ja jestem zachwycona tą pracą. Naprawdę. Jestem zachwycona tą pracą, tak jak pani powiedziała wcześniej, że masz dystans do siebie, to prawda, że pokazujesz się z różnych stron, że tam jest, tam jesteś we wszystkim. Na tych zdjęciach jest każda z nas, każda kobieta. Bo jak się przyjrzycie, to każdy zobaczy tam siebie, w tym zdjęciu, w tamtym zdjęciu, itd., itd. I wtedy mi wpadła wiesz do głowy ta rzecz, że to jest właśnie ta twoja niezwykła, właśnie cudowna rzecz. Dziękuję. No pani z tego znacie, że po prostu nienawidzę ściemnie. Nienawidzę ściemnie. A kolejna rzecz, właśnie a propos mojej twórczości, to akurat Aurelka będzie następny mój wierszolet tam wam zapodawać. Dlaczego wszystkiego mam trochu? Bo kurde, wszystko lubię i nie mogę z niczego zrezygnować. Po prostu nie jestem w stanie z niczego zrezygnować. Jakbym miała się poświęcić jednej rzeczy, to mam z nudu. A wiecie, jak to się mówi? Nie ima się mnie. Byłam artystką w wielu dziedzinach. Jedna dziedzina mnie się nie ima. Byłam śpiewaczką, choć po pijaku. Byłam tancerką, choć nie po fachu. Byłam malarką bez rezultatów. I dyplomatką, lecz bez krawatu. Zdarza się czasem mojej osobie wiersze wydobyć, które mam w głowie. Czasem się haftem potrudzę nieco taką czynnością ponoć kobiecą. Uwielbiam czasem w glinie podmuwać, asamblaż machnąć, szydełkiem dziubać, kartkę wyrywam z gazet namiętnie, kolaż by zlepić robię to chętnie. Jeszcze ubierać uwielbiam ludzi. Fotografuję, gdy mnie nachodzi. Rzadziej się biorę za tkackie prace, portfolio swe marblinie bogaca. Tylko paszczynie, chociaż już rzadko. Szlifować nagle idzie mi gładko. Kiedyś właśnie to tak wygląda, jak napisałam, że po prostu no muszę coś na chwilę potrzymać, jak mnie coś interesuje i w to się wgryzam. Ale jak się już to wgryzam,
to bezwzględnie, ale tylko na krótko. Natchnienie, czyli muza i wena. Spotkałam Ciebie na swojej drodze, o piękna muzo, darczyna weno. Wtedy, gdy sensu byłem na głodzie, zstąpiłaś mi Ty prosto z niebios. Tchnęłaś kroplami błysków oczu w wyschłe me oceany życie. Nie wiem ja, komu mam dziękować, żeby łaskawy darować mi Cię. Chylę więc czoła żywiołom wszelkim i Bogom wszem słowiańskiej ziemi, że zaufaniem obdarzonym i sens znówem szczęśliwy cenić. Chcę żyć i rozgarniam serce myśli. Może to dziś na to jakieś poruszone mi się przyśni. Bo ja tak uwielbiam wszędzie, wszędzie pomagać. Wszystkie porządki świata mam miłomią za nic. Nic one mi nie pomogą, one nic nie da. My myśli bez porządku świata sobie rodzą. Bo wiesz, świetnie czuję w sercie tych gałganków. Warkoczy myśli i koronki i firanków. O tej kodłaty i błyszczące nie jak. Seks i miłość. Ja seks biorę ciebie miłość za żonę i ślubuję ci wierność, dopóki mi się nie znudzisz. Ja miłość biorę ciebie seksie za męża i ślubuję ci wierność do następnego wcielenia. Ogłaszam więc zatem was mężem i żoną. Możecie się pocałować w dupę. Thank you.